Środa, 14 czerwca, Paulina Kopeć, rozpoczynamy Telefakty. Zawęża się klub Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta. Ja spodziewałam się takiego biegu wydarzeń. Młodzi wynalazcy podsumowali olimpiadę. Tytuł laureata, no to jest najbardziej wartościowe, bo ma się właśnie wstęp na wszystkie politechniki praktycznie w Polsce. Najlepsi pływacy spotkali się na Rawszczyźnie. W tej chwili bardzo ciężko pracujemy, więc wyniki jakby odbiegają od tych rekordowych życiowych. Dwójka miejskich radnych z klubu Prawa i Sprawiedliwość, którzy zagłosowali za udzieleniem absolutorium dla prezydenta miasta oraz przyjęli jego sprawozdanie z ubiegłorocznej działalności, zostali wyrzuceni z klubu. Tym sposobem klub opozycji Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta liczy 4 radnych. Po zaskakującym dla niektórych zachowaniu opozycyjnych radnych Małgorzaty Krysy i Włodzimierza Sajdy, którzy zagłosowali jak samorządowcy popierający prezydenta, na posiedzeniu klubu Prawa i Sprawiedliwości podjęto decyzję o ich wykluczeniu. Okazało się, że taki wniosek nie zaskoczył radnej Małgorzaty Krysy. Ja spodziewałam się takiego biegu wydarzeń po tym, jak wykluczono pana Andrzeja Pałkę z klubu, gdy zagłosował nie tak, jak właśnie życzył sobie klub. Według nieoficjalnych informacji pretekstem do przegłosowania wniosku o wyrzucenie z klubu PiS dwójki radnych była sugestia radnego Włodzimierza Sajdy. To on w rozmowie najpierw miał zasugerować, a potem podtrzymać wniosek o samowyrzucenie z szeregów tego klubu. Odwołał się do słów pana Artura Głąba, który właśnie przypominał tą sytuację z wyrzuceniem z klubu pana Andrzeja Pałki. I po prostu jakoś tak od tego się zaczęło. Wyrzucona radna twierdzi, że nie było dyskusji ani zachęt do pozostania w szeregach opozycji. Myślę, że zabrakło takiej rozmowy, takiej jakiejś, nie wiem, merytorycznej dyskusji po prostu na ten temat. Chyba nikt nie podjął takiej próby jakoś nas też do przekonania, żeby jednak współpracować. Małgorzata Krysa tłumaczy, że popierając uchwały pozytywnie oceniające działalność prezydenta Ostrowca, postąpiła zgodnie ze swoim sumieniem. Widząc także pozytywne skutki pracy prezydenta, nie mogłaby zagłosować przeciwko lub wstrzymać się od głosu, a tylko taki scenariusz przewidywały ustalenia klubu miejskich radnych Prawa i Sprawiedliwości. Powiem, nie było do końca ustaleń, a ja nie lubię, kiedy ktoś mi narzuca swoją wolę. Ja po prostu uważam, że przede wszystkim zagłosowałam zgodnie z sumieniem. Widzę, jak dużo jest robione dla miasta, dla jego rozwoju. Mieszkańcy są zadowoleni. Wiadomo, że nie wszyscy, no bo to jest normalne, nigdy się nie da wszystkim dogodzić, ale doceniam właśnie te wszystkie inicjatywy, które są dla miasta robione. Widzę je, dostrzegam, sama też jestem z wielu z nich zadowolona. I dlatego właśnie taką decyzję podjęłam. Radna wyjaśnia, że choć bliskie są jej ideały prawicy, to w tym przypadku nie mogła postąpić inaczej. Na razie nie zamierza wstępować do klubu prezydenckiego, a w swojej dalszej pracy zamierza kierować się własnymi przekonaniami. Wartości, które reprezentuje ugrupowanie Prawo i Sprawiedliwość i bardzo się z nimi solidaryzuje. Jednak nie ze wszystkim się zgadzam, szczególnie na polu tutaj naszym ostrowieckim i właśnie dlatego taki mój wybór. Natomiast jaka dalej, co będę robić? Na pewno będę po prostu starała się uczciwie pracować na rzecz właśnie mieszkańców naszego miasta. To w końcu wyborcy mnie wybrali. Niestety, drugi z wykluczonych, radny Włodzimierz Sajda, nie znalazł czasu na rozmowę z nami. Natomiast Dariusz Kaszuba, szef klubu Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta, odmówił komentarza do czasu powstania oficjalnego protokołu. Dodajmy, że obydwoje radni nie są członkami tej partii, startowali jedynie z list Prawa i Sprawiedliwości. Przed nami kolejny przedłużony weekend. Wszystkich kierowców, którzy w tym czasie będą siadać za kółko, prosimy o bezpieczną i ostrożną jazdę.
Świętokrzyska Policja w dniach od 14 do 18 czerwca przeprowadzi działania na drogach pod nazwą Bezpieczny Weekend Boże Ciało. Ich głównym celem będzie zminimalizowanie i zapobieganie zdarzeniom drogowym powstającym w związku z lekceważeniem podstawowych norm i zasad obowiązujących w ruchu drogowym. Kilkadziesiąt interpelacji złożyli na ostatniej sesji Rady Miasta samorządowcy z Ostrowca Świętokrzyskiego. Radni interesowali się problemami, których załatwienie leży nie tylko w gestii Ostrowca czy magistratu. Było więc też dużo pytań do Starostwa, Pogotowia czy Narodowego Funduszu Zdrowia. Na część z nich była natychmiastowa reakcja prezydenta. Na niektóre będzie jeszcze trzeba poczekać, aż odpowiedź przyjdzie od właściwych sobie adresatów. Chciałbym złożyć interpelację w sprawie renowacji figur przed Urzędem Stanu Cywilnego. Proszę o tę renowację figur, ponieważ straciły one na estetyce, zaszły brudem, odpadami ptasimi i porosły mchem. Pozostawienie ich w obecnym stanie źle świadczy o gospodarzu ważnego dla mieszkańców miejsca. Zwracam się z prośbą o kontrolę stanu plastikowych tabliczek umieszczonych na grobach żołnierzy I wojny światowej i wojny obronnej 1939 roku na cmentarzu Dymkowskim. Niektóre z nich są już słabo czytelne. Przynajmniej dwie z nich odpadły już z krzyży i trzeba je sobie nie przymocować. Cmentarz, te zadania nie są nasze. Zwracamy się do wojewody. Dostajemy dofinansowanie. W pobliskich Starachowicach podjęto decyzję o budowie tzw. przystanków antykatastroficznych. Będą one pierwsze w Polsce. Czy biorąc pod uwagę pomysł Starachowic, możemy w naszym mieście projektować i zaplanować takie przystanki w newralgicznych miejscach, by czekający na autobus ludzie byli bardziej bezpieczni? Nie jestem zwolennikiem wydawania zbyt dużych pieniędzy. Już w Kielcach wybudowano przystanki po 400 tysięcy złotych za sztukę. Ostatnio na pamiątku kadencji samorządu Urząd Miasta wydał kolorową gazetkę. Ilustracje zawarte w tej broszurce wprowadzają niestety podział radnych. Zdjęcia zamieszczone na drugiej już stronie pokazują wyraźnie, że jedni radni pozują, drudzy pracują. Nie wiem, dlaczego taki był dobór. Cieszę się, że Państwo to zauważyliście. Myślę, że nie tylko na zdjęciu powinniśmy być razem, ale przede wszystkim w działaniach, bo to najważniejsze, najpierw działania, później zdjęcia. Moja interpelacja bezpośrednio dotyczy Starostwa Powiatowego, a mianowicie chodzi o lokalizację oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, która znajduje się w budynku przychodni Rodzina na osiedlu Słonecznym. Nadmieniam, że wielokrotnie słyszałam negatywne opinie o lokalizacji oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Jaka jest na dzień dzisiejszy możliwość zorganizowania zajęć rehabilitacyjnych na basenie dla dzieci z wadami postawy, szczególnie skrzywienia kręgosłupa? Jakbyśmy wspólnie napisali taki program rehabilitacyjny, jestem jak najbardziej na tak i moglibyśmy to wspólnie. Mamy na basenie na Raszczyźnie w ramach struktur MOSIR-u rehabilitantów. Są przeszkoleni ludzie, moglibyśmy to zrobić. I tutaj mam do pana starosty, smutne, że nawet mojego sąsiada nie ma, ale muszę to powiedzieć. Proszę o uruchomienie stosownych służb celem poprawy wyglądu, to dzisiaj już było na sesji, padło dwóch rond przy ulicy Długiej. Trawa, chwasty są tak duże, że idące dzieci chodnikiem są już niewidoczne. Żadne lądowanie rady nie jest w zarządzie miasta, żadne. To będzie znowu dla powiatu, panie prezydencie, ale to muszę to powiedzieć, bo nie można inaczej. Ponawiam problem rozwiązania skrzyżowania ulicy Żeromskiego z ulicą Sienkiewicza, jadąc w kierunku kościółka, a naszego tutaj sanktuarium Matki Boskiej Seletyńskiej. Ja tylko chcę na to wspomnieć. Proszę skręcić w lewą stronę. Mieszkańcy ulicy Koralnia Robotnicza coraz częściej się uskarżają na uciążliwość pochodzące z przejeżdżających samochodów na wysypisko Janik. I tak, jakie są możliwości zmniejszenia tej uciążliwości? A moja propozycja, może ograniczenie prędkości, a może zmniejszenie ładowności przez śmieciarki, które jeżdżą. Laureatów Ogólnopolskiej Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości, która w miniony weekend odbywała się w Liceum Ogólnokształcącym nr 3 imienia Władysława Broniewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim, poznaliśmy już w niedzielę. Wśród nich znalazła się także uczennica z Ostrowieckiego Liceum. Wczoraj wszyscy razem spotkali się w ogrodzie przy Ostrowieckim Bronku, by wspólnie podsumować Olimpiadę.
Najpierw pamiątkowe zdjęcie wszystkich laureatów i finalistów wraz z opiekunami, później podsumowanie sukcesów odniesionych na Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości, która na początku czerwca odbyła się w Liceum Ogólnokształcącym nr 3 imienia Władysława Broniewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim. W tym roku braliśmy udział w dwóch blokach tej olimpiady. W bloku A, w którym to uczniowie pisali i tworzyli prace takie innowacyjne, wynalazcze, i blok B, gdzie uczniowie pokazywali się, jaką mają wiedzę z zakresu wynalazków, z zakresu prawa, można powiedzieć, technicznego. A jest się czym chwalić. Tylko w tej olimpiadzie 3 uczennice z Broniewskiego zdobyły tytuł laureata, a aż 6 zostało finalistkami. Tytuł laureata, no to jest najbardziej wartościowe, bo ma się właśnie wstęp na wszystkie politechniki praktycznie w Polsce. No i dodatkowo mam wstęp na medycynę do Krakowa, na kierunek lekarski. No i właśnie na tym mi zależało. No i no, teraz jestem szczęśliwa, bo nie muszę się przejmować wynikami matur i spokojnie mogę się tam dostać. Podobnie jak Sylwia, laureatkami olimpiady zostały również Wiktoria i Agata. Choć są uczennicami pierwszej klasy liceum, to miejsce na uczelniach mają już zapewnione. Dostałyśmy wstęp na większość kierunków studiów. Po prostu mamy taki diamentowy indeks na uczelnie. Między innymi właśnie na politechniki albo uczelnie medyczne, takie jak UJ. Lecz takie sukcesy nie byłyby możliwe bez ciężkiej pracy uczniów i ich opiekunów. Trzeba dużo faktycznie wytrwałości, takiej chęci poznania świata, żyłki eksperymentatorskiej. No to wtedy, jeśli takie chęci są, to skutkuje napisaniem właśnie takiej pracy, która odniesie sukces. A sukcesów na przestrzeni lat Liceum Ogólnokształcące nr 3 imienia Władysława Broniewskiego ma naprawdę dużo. Mamy oczywiście sukcesy w konkursach, w olimpiadach chemicznych, mamy sukcesy w matematycznej, w olimpiadzie o diametrowym indeksie AGH-u, mamy sukcesy w olimpiadach i konkursach językowych, humanistycznych, także jesteśmy szkołą otwartą dla wszystkich uczniów. Absolwenci gimnazjów, którzy wybiorą Bronka, na brak konkursów i olimpiad tematycznych narzekać nie będą, bo w tej szkole, jeśli tylko się chce, można odnieść sukces. Na koniec sport i letnie mistrzostwa okręgu w pływaniu, które w miniony weekend odbywały się na pływalni Rawszczyzna. Drużyna Krzow w klasyfikacji drużynowej zajęła pierwsze miejsce, pokonując drużynę Salos Kortil Kielce i Barakudę Starachowice. W klasyfikacji medalowej Krzow był drugi, zarówno w kategorii Open, jak i w kategorii młodzików. Bardzo dobrze w rozegranych w miniony weekend na basenie Rawszczyzna mistrzostwach okręgu w pływaniu spisali się zawodnicy Krzow Ostrowiec. W punktacji klubowej pływacy Krzowy walczyli 580 punktów i wyprzedzili na podium Salos Kortile Kielce 538 punktów oraz Barakudę Starachowice ze 188 punktami. Rezultaty osiągane przez pływaków Krzo nie są dziełem przypadku. W tej chwili bardzo ciężko pracujemy, więc wyniki jakby odbiegają od tych rekordowych, życiowych. Mamy szkołę mistrzostwa sportowego, zapraszamy do nas. Budujemy ten SMS, chcemy, żeby te klasy powstawały. Liczymy na klasę szóstą, bo to zmiana, reforma edukacji, to nas troszeczkę tutaj jakby zachwiało, ale liczymy na to, że więcej dzieci przyjdzie do szóstej klasy. Siódmą klasę już mamy jakby zapewnioną w szkole. Po 2 złote krążki na swoim koncie w mistrzostwach zapisali Aleksandra Banaczkowska, Karolina Wicha, Bartosz Michta oraz jeden z największych talentów pływackich ekipy z Ostrowca, Wiktoria Błaszkiewicz. No i liczę jeszcze na taką perełkę, która się obudzi, jeżeli mnie usłyszy i będzie oglądała. Wiktoria Błaszkiewicz, liczymy na ciebie, że ty również staniesz może na podium. Gwiazdą ostrowieckich zawodów był reprezentant Polski na zbliżające się Mistrzostwa Europy i Świata, zawodnik Salos Kortile Kielce, Dominik Bujak. Innymi 200 kraulem, które przed chwilą płynąłem. Jestem bardzo zadowolony, bo pobiłem niespodziewanie życiówka. Jestem w bardzo ciężkim treningu, właśnie przyjechałem z obozu kadry z Dębicy. No i mogę powiedzieć z czystym sumieniem, że jestem mega zadowolony. Że wszystko idzie w dobrym kierunku. Ciężka praca, dużo wyrzeczeń, no poukładać wszystko po kolei w głowie, tak żeby kolejny cykl przygotowawczy poszedł zgodnie z planami, żebyśmy z trenerem wszystko zrobili po drodze, żeby ułożyć pewną piramidę, żeby zrobić wytrzymałość, pewną szybkość. No i im ta piramida będzie szersza, tym większy będzie czubek, no i
wyższe. Jestem bardzo zadowolony, bo to wiadomo, to nie jest tylko rok pracy albo pewne pół roku przygotowań, tylko to jest całe życie, które jest podporządkowane pod to, żeby być coraz lepszym. Jeśli talent młodego zawodnika będzie się rozwijał w takim tempie jak do tej pory, to w najbliższych latach możemy mieć w naszym regionie zawodnika europejskiego formatu. Chciałbym, żeby tylko mieli ode mnie moi rodzice, rodzina cała, ja, no i oczywiście trenerzy, para trenerska, pani Iwona Kijewska oraz trener Marcin Przytuła, którzy zawsze pomagają, współpracują ze mną. No i chciałbym, żeby tylko oni mieli oczekiwania, bo tylko oni tak wkładają w to serce, poświęcają mi czas. Chciałbym, żebym miał czystą głowę, żebym nie musiał się przejmować niczym innym, bo ja to robię dla siebie, dla bliskich, przede wszystkim dla siebie, a nie dla innych. Dla zawodników biorących udział w ostrowieckich mistrzostwach start w nich był kolejną fazą przygotowań do Mistrzostw Polski, które rozegrane zostaną w najbliższych dniach. Tą informacją żegnam się z Państwem. W imieniu swoim i całego zespołu redakcyjnego dziękuję za uwagę i zapraszam na Telefakty jutro o 17:30.